Witam Was w kolejnym odcinku vloga i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić fajne ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha, ale także rozwijające po prostu atletycznie sylwetkę, do którego będziemy potrzebowali worka bułgarskiego, którego nikt z Was nie ma. Brak sprzętu nie jest żadną wymówką do tego, żeby nie podejmować aktywności fizycznej czy żeby nie wykonywać tych ćwiczeń. Każdy z tych sprzętów bowiem możemy zastąpić czymś innym. Na przykład worek bułgarski doskonale zostaje zastąpiony zwykłym workiem, który wypełniamy szmatami. Może to być też po prostu plecak wypełniony jakimś obciążeniem. Wreszcie to może być na przykład piłka lekarska, która znajduje się teraz w prawie co drugiej siłowni, ponieważ wszyscy chcą mieć kącik crossfitera. Jedno jest pewne. Przygotowanie do tego ćwiczenia jest dużo prostsze niż jego sfilmowanie w tym kadrze 9x16. Zaczynamy od tego, że przyjmujemy pozycję tak zwanego martwego robaka, w której to mamy biodro zgięte pod kątem 90 stopni oraz kolana zgięte pod kątem prostym. Odrywamy łopatki od ziemi, trzymamy głowę w przedłużeniu kręgosłupa, czyli ani nie ściągamy brody do klatki piersiowej, ani nie prowadzimy potylicy do ziemi. Będziemy chwytać ciężar zza głowy, odkładać go na piszczele, następnie zostawiamy go na tych piszczelach i prowadzimy ręce za głowę. Ponownie sięgamy po ciężar i odstawiamy go za siebie. Taki jeden cykl to jest jedno powtórzenie. Samo ćwiczenie wygląda tak. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Was przydatny i że z niego skorzystacie. Jeżeli macie jakieś sugestie lub propozycje tematów do poruszenia w następnych odcinkach, śmiało piszcie w komentarzach, postaram się je wszystkie zrealizować. Tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego, pracowitego i aktywnego czwartku. Do jutra.